Witajcie w naszej kuchni. Dzisiaj rzuciłam wyzwanie Ani, ponieważ mamy dzisiaj do zaoferowania fajny zestaw garnków, 3 garnki i czy Ania podejmujesz to wyzwanie? Rzucasz podjęłaś, mi rękawice, rzucasz mi garnki? Czy jesteś w stanie w tych 3 garnkach ugotować cały obiad? Jak najbardziej. Przede wszystkim zwróć uwagę, tak po prostu na pierwszy rzut oka, one po prostu wyglądają fajnie i elegancko. To prawda. A dodatkowo wyglądają na bardzo solidne, a nie z przypadku, dlatego że to są garnki wykonane z kutego aluminium. I ja sobie pozwolę tutaj złapać ten i pokazać, że to jest bardzo porządny garnek. Zwróć uwagę, jaki tutaj jest gruby, szeroki bok, doskonale przewodzą ciepło. Mają idealnie równą, o tutaj, podkładkę. Rączki nam się nie nagrzeją, mamy tutaj boczki takie właśnie silikonowe. Silikonowe, nic nam się nie nagrzeje. A w środku, uwaga, podwójna warstwa greblonu, co oznacza, że nie będzie nam nic przywierało i się przypalało. A że kute aluminium to jest, słyszysz? Można wnioskować, że są to garnki na lata. To są garnka na lata i dla kilku pokoleń. Czyli można je w spadku zapisać swoim dzieciom i wnukom. No dobrze, do każdego z nich pokrywka. Na pokrywce też uchwyt z tą silikonową taką rączką, czyli nic nam nie będzie nas parzyło w ręce, nawet kiedy w środku się będzie bardzo gotowało. W tej pokrywce jest też taki otworek, czyli wentyl. Para tędy ucieka, nie musimy się bawić znowu w takie uchylanie. Uchylanie, nie zamykamy, wszystko idealnie nam się gotuje. Ten garnek ogromny, wielki, bardzo pojemny. Zwróć uwagę, on właściwie wygląda prawie jak taka porządna brytwanna, na przykład do pieczenia kurczaka. 6,5 litra, drodzy Państwo, pojemności. Garnek wykonany z kutego aluminium, następny garnek średni. 4,5 litra, proszę bardzo, czyli też spory garnek, hop. I wszystkie oczywiście mają te właściwości, o których opowiedziałaś. Wszystkie właściwości, o których opowiadam, i ponieważ trzeci to jest najmniejszy. Komplet. I trzeci, ten najmniejszy, ale taki niby mały, ale to jest aż 2,5 litra. Przypominam, kute aluminium, podwójny greblon, dlatego nic nam się tu nie przypala i nie przypieka. Można również te garnki, właśnie jak wspomniałam o tym kurczaku, stosować w piekarniku. Jeżeli używamy ich bez pokrywki, to do 240 stopni. No proszę. A jak czyli... z pokrywką, to do 210. Ja na przykład piekę sobie kurczaka na 180. Tak, tak. To więc jest jakby rozumiesz moją sugestię, garnek nie tylko do gotowania, ale również można w nim coś pysznego upiec. Ja dlatego wracam dobrze, do mojej płyty. I wróćmy do tego wyzwania. Ja czy da się tak w nich ugotować cały obiad? Oczywiście, tu mam dwudaniowy. Rosół. Dwudaniowy. Dwudaniowy rosół, jak najbardziej, ale kochana, tutaj jest mięsko, tak więc to mięsko zjemy sobie zdrowe, gotowane mięsko z rosołu dzisiaj na obiadek. Proszę bardzo, jest mięsko. O, jest kurczaczek, sobie. Jest kurczaczek. Tutaj nam się gotuje w tym garnuszku. Tutaj mamy ryż. Ryż nam się gotuje, proszę bardzo. Hop. Możesz śmiało cały przykryć, ponieważ mamy właśnie tutaj ten wentyl, którym wydostaje się gorące powietrze. A tutaj będziemy na przykład sobie, a może ugotujemy sobie brokułki. Ojej, jak będzie dzisiaj zdrowo. O, dzisiaj będzie bardzo zdrowo, ale i smacznie. To możemy wrzucić odstawić do zlepu, posolimy troszeczkę i nasze brokuły będą nam się pięknie tutaj uwielbiam, gotowały. Uwielbiam, jak brokuły nabierają takiego intensywnego zielonego koloru, potem właśnie, jak się je wrzuci do wrzątku. Śliczne zielone. A i co jest bardzo ważne, Agnieszka, pokrywka, dzięki której możemy sobie zaglądać i patrzeć, co tam nam się dzieje w tym garnku, a nie za każdym nie razem podnosić i sprawdzać, czyli szklana pokrywka. Przypominam, można włożyć również do piekarnika, fantastyczna wiadomość, bez pokrywki do 240 stopni, a z pokrywką do 210, tak więc ten garnek może mieć wiele zastosowań. No to niech nam się tutaj gotuje. Drodzy Państwo, zestaw garnków Bratoni z kutego aluminium. Dzisiaj Wam przedstawiamy, dzisiaj prezentujemy. To są 3 garnki z pokrywkami. Ten największy ma średnicę 28 cm i pomieści aż 6,5 litra zawartości. Ten średni ma średnicę 24 cm, 4,5 litra się mieści. I najmniejszy, ale wcale nie mały, 20 cm średnicy i 2,5 litra w środku możemy
możemy jakieś potrawy sobie przyrządzić. Ten zestaw ma wyjątkowe właściwości. Dzięki niemu gotowanie będzie naprawdę przyjemne i proste, bo rzeczy nie będą nam się przypalać. On jest bardzo wytrzymały, wykonany, tak jak powiedziałam, z kutego aluminium. Ma, tak jak powiedziała Ania, podwójną warstwę greblonu, a to sprawia, że potrawy nam się tutaj świetnie przyrządzają, a nie przypalają.